Adolf Trzciński znowu na obwodnicy. Dzisiaj także ostatniej desce ratunku dla chorych na nowotwory oraz o triumfalnym wjeździe królowej Marysienki do Cieplic. Przejazd jeleniogórską obwodnicą kosztował 2 złote. Wszystko, począwszy od biletów, a skończywszy na znakach drogowych, zostało precyzyjnie przygotowane. Trzciński twierdzi, że walczy o swoją własność. To jest teren prywatny. Przychylność większości kierowców ma więc gwarantowaną. Ta prywatna własność to święto. No, a no ma pani własność, ja mi zabrali. Przejęcie przez Skarb Państwa gruntów zajętych pod drogi publiczne reguluje ustawa, która weszła w życie 1 stycznia ubiegłego roku. Kilkanaście miesięcy temu Trzciński zaskarżył ją do Trybunału Konstytucyjnego. Ale w Trybunale jest przeciągana rok czasu, nie mogę doczekać się po prostu wystawienia daty, w którym dniu będzie ona rozpatrzona. Analizując ostatnie posunięcie pana premiera Buzka, doszedłem do wniosku, jeżeli pan premier Buzek, pana premiera Buzka nie obowiązują prawa, które obowiązują w Polsce, czyli on nie czeka na wyrok z NSA, to dlaczego ja, biedny człowiek, który walczy o własności, mam czekać na wyrok? Władze Jeleniej Góry twierdzą natomiast, że sprawa została już rozstrzygnięta. Grunt pod obwodnicą należy do Skarbu Państwa. W tej materii, co prawda w innej sprawie i w innym mieście, wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny i uznał konstytucyjność tego przepisu. Sobotnia blokada, na którą w ogóle nie zareagowała policja, trwała 2 godziny. Brak reakcji policji podczas sobotniej akcji Adolfa Trzcińskiego skrytykował wczoraj wojewoda dolnośląski Witold Krochmal. Absolutnie takie działania są niedopuszczalne i nie powinny mieć miejsca. Jeżeli policja nie dopilnuje tego, to osobiście wyciągnę konsekwencje w stosunku do policji. W podobnym tonie wypowiadał się także prezydent Jeleniej Góry Józef Kusiak. To, co prezydent może, robi natychmiast. Zostało przekazane pismo w tej sprawie o doprowadzeniu do stanu pierwotnego. I w tej sprawie tylko i wyłącznie decyzję podejmuje komendant policji i takie działania policja powinna podjąć. Nic więc dziwnego, że dzisiaj, kiedy Adolf Trzciński chciał powtórzyć sobotnią akcję, na obwodnicy pojawili się jeleniogórscy policjanci. Cel nie dopuścić do blokowania ruchu. Jak długo zamierzacie tu jako policja stać? Tak długo, dopóki pan Trzciński razem ze swoją ekipą nie opuszczą tego terenu. My jesteśmy zobowiązani do tego, aby nie dopuścić do zablokowania drogi. Mamy obowiązek zadbać o przejazdność tej trasy, aby wszyscy użytkownicy mogli spokojnie i bezpiecznie poruszać się po drodze. Mimo zdecydowania policji, Adolf Trzciński nie zamierza jednak ustąpić. Jeszcze raz powtarzam, że stoję dzisiaj, stoję jutro, stoję codziennie do czasu, aż Trybunał wyznaczy mi dzień rozpoczęcia tej mojej ustawy. Ale pojedziemy za pół godziny, za godzinę z powrotem wjedziemy i tak cały czas systematycznie. I tutaj rodzi się pytanie, czy policję stać na to, aby angażować takie zapobiegawcze środki przez bliżej nieokreślony czas. Mydło, krem nawilżający, ale przede wszystkim zioła, które według wielu leczą i zapobiegają praktycznie większości chorób. Wilka kora, bo o niej mowa, roślina z amazońskiej dżungli, według Jose Enrique Torresa Vilcheza jest przyszłością medycyny niekonwencjonalnej. Peruwiański naturoterapeuta, który pracuje zarówno w laboratoriach badawczych, jak i w dżungli, przyjechał do Polski, aby promować coraz bardziej popularny preparat. Ze swojej kariery lekarza znam setki przypadków wyleczeń wilka korą, na przykład nowotworów. Roślina ta stosowana jest nie tylko w Peru, leczą się nią chorzy w większości krajów. Na pierwszym w Polsce spotkaniu nie zabrakło tych, którzy przyszli z ciekawości, jak i chorych, którzy właśnie w wilka korze upatrują ostatniej deski ratunku. Mam na prawym płucu raka. Ja się leczę właśnie tą wilka korą. Od kiedy pan bierze? I lepiej się czuję od 2 miesięcy. I lepiej się czuję. Z dystansem do stosowania wilka kory podchodzą polscy lekarze. Na dziś jeszcze za mało wiemy, żeby mówić o nim tylko w samych superlatywach. Należy więc pamiętać, podkreślają specjaliści, że przyjmowanie preparatu nie powinno równać się z rezygnacją ze środków proponowanych przez medycynę konwencjonalną. Królowa Marysienka wkroczyła do Cieplic od strony Placu Piastowskiego w towarzystwie bajkowych postaci na wielkich wozach. Ukochaną Sobieskiego przywitali dawni władcy tych ziem, Szawgoczowie. Wielka księżna litewska, mazowiecka,
etc., etc., zaszczycić raczyła dobra nasze. Cieszymy się niezmiernie, że my, niegodni tej łaski, zaszczytu dostępujemy, iż w łaskawości swojej dobra nasze warbrumskie nasza miłość wybrałaś. Następnie, by wdzięczność swą okazać i cześć królowej oddać, w szranki stanęli rycerze. Po rycerskich zmaganiach ukochana Sobieskiego przeszła do Teatru Zdrojowego, gdzie odbyła się premiera autorskiego spektaklu Bogdana Nauki Aqua Sanitata. W sobotnim happeningu oprócz aktorów Jeleniogórskiego Teatru Animacji udział wzięli Klinika Lalek, Grupa Plastyczna Pławna 9, Chór Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Jeleniej Górze, Bractwo Rycerskie z Chojnika, Karkonoscy Walończycy oraz Zespół Muzyki Dawnej z Jeleniogórskiego MDK. Żyjemy w epoce symboli. Jeżeli nie potrafimy ich odczytywać, to nie spełniają one swojej funkcji, twierdzi ksiądz Józef Stec, który podczas Święta Matki obchodzonego w Kościele Matki Bożej Miłosierdzia związał węzłem małżeńskim Pawła i Ilonę. Wy nie musicie się razem przez życie. Nie martwcie się, nawet twoja mama dzwoniła, proszę księdza. Nie martw się, mama. Naprawdę córka nie musi, choć nie jest wykluczone. Ślub miał nauczyć dzieci, że miłość nie jest jakimś wydarzeniem specjalnym. Do postawy miłości ojca i matki trzeba się uczyć całe życie przez kształtowanie wytrwałości, przez kształtowanie świadomego rozwoju uczuć ludzkich. Wszystko to wymaga postawy, przemyślenia. Symbolem i to wielkiej wagi ze względu na obchodzone święto było ucałowanie dłoni kobiety podczas niedzielnej mszy świętej w intencji matek. Oprócz jeleniogórskich samorządowców we mszy uczestniczył wojewoda dolnośląski Witold Krochmal. Słowo matka trzeba czcić nie tylko w ciągu tego dnia, ale także mama powinna być tą osobą, której powinniśmy w jakiś sposób oddawać hołd przez cały rok. I bez względu na swój wiek, bo zawsze będziemy mieli naszą mamę. Bez względu na to, czy mamy 5 latek, czy 50. Wielkie święto na cześć miłości do matki w cieplickiej parafii obchodzone jest od 12 lat. Tak jak w ubiegłych latach, tak i w tym roku nie zabrakło rodzinnego festynu, podczas którego dużą atrakcją był skok jeleniogórskich spadochroniarzy z symbolicznym bukietem kwiatów dla wszystkich mam. Dwudniowe uroczystości zakończyła majówka z apelem jasnogórskim. Piotr Formicki i Maja Włoszowska tutaj w ubiegłorocznym wyścigu na Śnieżkę zwyciężyli dwie kolejne edycje Grand Prix MTB Czesława Langa. Maja Włoszowska zdeklasowała rywalki zarówno w Bytowie, jak i w Tomaszowie Lubelskim. No, 10 minut przewagi, to samo mówi za siebie. Natomiast w kategorii juniorów Piotr Formicki tak samo nie dał szansy drugiemu na mecie Gierczakowi z klubu z Centrum Polski. Jeszcze w ubiegłym sezonie zawodnicy ci startowali w barwach Śnieżki Karpacz. Aktualnie reprezentują nową, półprofesjonalną grupę CCC Piechowice. Klub ten dysponuje rocznym budżetem w wysokości 100 tysięcy złotych, a w przyszłości główny sponsor planuje zwiększyć nakłady. W tym roku jest to jeszcze grupa amatorska, ale myślimy w dużej mierze na stworzenie grupy zawodowej, ściągnięcie przynajmniej dwóch dobrych z czołówki ludzi w kategorii elit. No, nie ukrywam, że finanse w tej chwili jeszcze nie pozwalają na grupę zawodową. No, tutaj są zamierzenia dość szeroko zakrojone od firmy CCC i Fabryki Papieru Piechowice. No, myślę, że w przyszłym roku będzie to pierwsza prawdziwa grupa zawodowa MTB w Polsce. W dniach 11-13 czerwca, reprezentując barwy Polski, Maja Włoszowska i Piotr Formicki wystąpią w Mistrzostwach Świata MTB w Hiszpanii. A najlepszych polskich górali na naszym terenie będzie można zobaczyć już 3 czerwca w Górzyńcu koło Piechowic w walce o Puchar Prezesa CCC. Tam też zainteresowani profesjonalnym szkoleniem młodzi adepci kolarstwa górskiego będą mogli zasięgnąć informacji o tworzeniu w klubie CCC grupy młodzików.